Na razie popatrzcie, jak ten mój prompterek wygląda. Takie pudło w sumie. Tutaj są jakieś, nie wiem, siłowniki czy pseudosiłowniki. W środku lustro weneckie. Tam przebija, to jest to lustro, tam przebija jakaś tam lampa i parasolka i widzimy statyw kamery. Co w środku? Tutaj jest taka jakaś dziura na kable. Brakuje mi tutaj wyjścia gdzieś na zasilanie laptopa i tutaj na dole też jakieś, na dole też musi być jakieś wycięcie na kable, na zasilanie do monitora. Także prompterek z dala. Z tyłu coś takiego, statyw. No i moje stanowisko pracy. Zobaczymy. Specjalnie nie będę zmieniał natężenia światła, żebyśmy zobaczyli dla porównania, jak nam wygląda film zza tej szyby weneckiej i bez tej szyby. Ciemna tkanina, rozwiązanie proste, dajemy na rzepy. Także zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. W momencie zasłonięcia tego z tyłu czarną tkaniną, no ładnie się tutaj przesuwa, można myszką zwolnić, zatrzymać. Powoli jakoś tak to wszystko troszeczkę jest na początku takich manualnych czynności problem, ale to po krótkiej wprawie można się ładnie podszkolić, jak to taki prompterek ma działać. Także mówię, sam odczyt jest idealny, naprawdę nie ma problemu. Także problemy zaraz pojawią się gdzie indziej i zaraz to pokażę. Czyli jeszcze raz pokazujemy, w środku prosta konstrukcja cepa. Leży laptop, lustrzane odbicie jakiegoś tekstu. Ten sam tekst tutaj. Tutaj jakieś takie ograniczniki. No, warto pomyśleć nad jakimiś solidniejszymi, bo te co pan zrobił troszeczkę, no, troszeczkę klapciają, tak. Czyli mogą zbić to bezcenne lustro. Jeszcze raz z boku. Jeszcze raz z boku jakieś takie ten. Tu statyw. Widok na moją. Na moją kanapę typu bodzio. Tu jakaś ciemna tkanina, którą można na dole jeszcze ściągnąć, żeby nie dochodziło żadne światło do środka.